Siema, z tej strony Janek Bochowicz. Wszystkich chcę zaprosić do oglądania wideobloga Marcina Tybury z przygotowań do walki w Singapurze z Andrzejem Orlowskim. Także oglądajcie, nie przegapcie ani jednego odcinka, bo naprawdę warto oglądać. Dzięki, Janek. Spoko. Slowly I can see your plan unfolding, open in front of me. My walk is far from over, strolling, holding on to pieces. The reasons I feel them chosen, rendered incomplete. A trophy far from worthy, now I know it's steady rain. At the seams of these dreams could be controlled with the Holy Spirit raining over, pleading please, but with the thoughts of this poet. My soul is off and I know it, the daily routine of incompetence. Attempt to betray your silent providence. Only you know that I'm the image of wickedness. Oh gosh. Poranny trening stójki dzisiaj z Robertem Złotkowskim, jak zawsze w miarę na wesoło i dość mocny trening, tarcze, już jest taki teraz ciężki okres, że troszeczkę wszystko boli, wczoraj sparingi, ale nie było tak źle, także trener chyba zadowolony. Zresztą mogę powiedzieć śmiało, że trener Złotkowski zawsze jest zadowolony, nigdy nie zamula to. To się dobrze robi. Witam Was w kuchni, można powiedzieć w okienku, za którym jest kuchnia. Przygotowuję tutaj sok, który piję między treningami. Składa się on z buraków, marchwi, jabłek, czasem z cytryny. Czasem jeszcze dorzucam różne inne dziwne rzeczy, które oczywiście są rozpisane przez moją panią dietetyk. Nie jest to może coś wspaniałego w smaku, ale na pewno działa, czuję się po tym lepiej. Więc dzisiaj będzie to wszystko, co tu widzicie, oprócz awokado, bo tego się nie wyciska. Więc je schowamy. A reszta trafi za chwilę do wyciskarki wolnoobrotowej, gdzie się zmiksuje. Więc obieramy. Praktycznie rzecz biorąc, całe swoje jedzenie przygotowuję sam. Jest to dość czasochłonne zajęcie, trzeba zrobić zakupy, sporo gotowania, ja nie jestem najlepszym kucharzem, więc na początku zajmowało mi to sporo czasu, żeby się przyzwyczaić, ale teraz kiedy już wpadłem w pewną rutynę, te posiłki dużo łatwiej mi się przygotowuje, dużo szybciej. Generalnie często chodzę na zakupy, zbyt często chyba. Ale trudno. Takie jest życie. Sportowca. Mam nadzieję. Świeżo wyciśnięty sok z buraków, marchwi, jabłek. Do tego jeszcze trawa pszeniczna. Czyli niesamowita bomba witaminowa. Jak to wszystko pachnie. Pewnie smakuje też niepowtarzalnie. Troszeczkę rozmieszane. Jednolita czerwona konsystencja, samo zdrowie. Smak nie najlepszy, mam nadzieję, że będzie działać. Na pewno fani trenujący sporty walki znają sklep MMAniak. Ja też często robiłem u nich zakupy jeszcze jak zaczynałem trenować. Teraz odwiedzam ich właściwie osobiście. Oni są producentem też marki Storkla, która mnie wspiera. Więc idziemy do MMAniaka wypróbować nowy sprzęt Storklauta. Na razie. Cześć.
Seven of the brothers pulling out the rug from under you all. Standing on solid ground, mud can't hold a structure for long. Let me ask what you're building on, corruption or the word of y'all? Constructed a constellation, but curse of universal wordsmith. In 6 days I stand in awe, on the seventh fallen worship. Captured by the Sabbath as I chill with the Nazarene. And I'm plugged for the madness, the calf is golden, hands open as they scream. It's right as we walk through this land, all we can feel is sand. So we can feel, Lord, will you take our hand, on you we stand. When the water pours out, we go. Prosto z Brazylii do Marcina, do słonecznej Warszawy, do klubu S4, ostatni trening zapasów przed wyjazdem. W środę Marcin z trenerem wyjeżdżają, więc ostatnie szlify, ostatnie powtórzenia, dopracowanie taktyki. I co, myślę, że robota zrobiona, pracy włożone dużo jak zawsze, Marcin zawsze dużo pracuje, więc jestem dobrej myśli. Na pewno walka potoczy się dobrze, na pewno będzie bardzo dobra walka. I tyle, co mogę więcej powiedzieć. Forma jest, trzeba teraz tylko pojechać po zwycięstwo i bić się. Mam nadzieję, że Andrzej Arlowski nie będzie oglądał moich wideoblogów, bo wszystkie myki praktycznie posprzedawane. Dzisiaj ostatni trening zapasów z Dawidem Popolskim, a w środę już lecimy do Singapuru. Także do zobaczenia na miejscu. Dziś mam kolejną wizytę fizjoklinika Warszawa. Czy statu się pojawią w okresie treningowym, w okresie ciężkich sparingów. No, jednak te urazy się pojawiają, ale zawsze stawiają mnie na nogi. Metody dość niekonwencjonalne, czasami nawet bolesne, ale za to skuteczne, więc jeżeli macie jakiś problem z jakimkolwiek urazem, to zapraszam do fizjokliniki Warszawa. Poszło plecy. Ja się zgłosiłem ze zbitą stopą od właściwie od kopnięcia, nie trafiłem, no, można powiedzieć, że trafiłem w kolano przeciwnika i stawy się trochę naciągnęły, a doktor powie, co się wydarzyło. Czyli to co zawsze, mamy mało czasu. Tak jest, przed walką. Zależnie od tego, z czym Marcin przychodzisz, to są plecy, czy bark, czy kolano, staramy się w jak najkrótszym czasie z powrotem uaktywnić go tak, żeby mógł aktywnie trenować, żebyśmy nie przerywali cyklu treningowego. Dzisiaj popracowaliśmy trochę z przejściem piersiowo-lędźwiowym, bo jest to problem Marcina, który od czasu do czasu się pojawia. No i mamy po prostu zbity palec plus obrzęk. Także to robimy wszystko to, co na dzień dzisiejszy jest jak gdyby dostępne ze środków takich, żeby zawodnika, a szczególnie w sportach walki, bo takich lubimy bardzo tutaj, jak najszybciej przywrócić do pracy. Ale w okresie sparingowym to akurat jest najczęstsze właśnie takie urazy się dzieją, niestety. Także tyle. No, dziękuję. Zejść się na początek pod wodę. Raz, dwa, cofam się do gardy, wyskok i nad wodą jak najszybsze dwa strzały. Puszczam jak najwięcej bąbli nosem, ustami i szybujemy jak najdalej. Dzisiejsze zajęcia głównie opierały się o ćwiczenia relaksacyjne oraz adaptacyjne, tak żeby Marcin w Singapurze poczuł się lepiej, zrelaksował po treningach, w całym okresie regeneracyjnym, recovery oraz na tym, żeby podtrzymał cały czas fazę wdechową, wydechową podczas walki.
Dzisiaj chłopaki ze Swim & Fight przygotowali mi trening do klimatyzacji, jaki będziemy przeprowadzać w Singapurze. Już współpracujemy dość długo, myślę, że to będzie fajny trening i dobrze mnie zaadaptowuje do tych warunków, które są tam na miejscu. Ta pani dzisiaj czyni cuda, można to w ten sposób ująć i masaż tajski polecam każdemu, kto chce się choć trochę zregenerować. Nie jest to na pewno zwykłe mizianie, jest dość bolesny, ale za to skuteczne. A ja za chwilę będę odpływał.